nie będę najlepszy w kosze. Znów nie zdążę na pierwszą lekcję. No nie pójdę w tym roku w nowych butach. Boję się być sobą. Znowu będę musiał udowadniać, że jestem Polakiem. I nikt nie traktuje mnie poważnie. Wszyscy się na mnie gapią, a ja nie umiem tego zrobić. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Ale na to, żeby w szkole każdy czuł się dobrze, już tak. Ja wiem, że reagowanie na zło bywa trudne, ale można się tego nauczyć, jeżeli tylko zgłębimy tajniki pewnej szczególnej supermocy, którą jest siła. Siła często kojarzy się z muskulaturą lub z nieczułością, ale nie musi mieć ani z jednym, ani z drugim zbyt wiele wspólnego. Bo siła to jest przekraczanie samego siebie, to jest pokonywanie swoich własnych słabości. To jest jakże często niełatwe stawanie w obronie kogoś, kto jest krzywdzony, czy w obronie uniwersalnych wartości. Siła to także czasem płacz, gdyż nie płaczą sławi, tylko ci, którzy zbyt długo musieli być silni. A co najciekawsze, zło. Zło nie jest silne. Zło jest słabe i bardzo sprytnie próbuje maskować swoją słabość. Bo tak jak pisał Jerzy Pilch, to poranieni ranią i to upokorzeni upokarzają. Dlatego ty możesz być superbohaterem lub superbohaterką, nawet jeżeli nie nosisz peleryny. Bo okej, świata, tego, który kojarzysz z globusa, z saliet geografii, może nie zmienisz. Ale jeżeli przywrócisz nadzieję człowiekowi, w którego obronie stajesz, dokonasz rzeczy najważniejszej, bo zmienisz jego świat.